Siemanko, pokażę tą nową metodę kopiowania aut od znajomych. Początek zaczynamy tu przy kasynie, ale nie potrzebujemy tego stroju nurka. I teraz tak, potrzebujemy znajomego z wykupionym garażem w kasynie i tam musi mieć pojazd, bo razem z nim będziemy jego pojazdem wjeżdżać do tego garażu w kasynie. My mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów i tam umieszczony na stratę najlepiej Sanchez i RC Bandito, żeby opcjonalnie, ale żeby sprawdzić, czy jesteśmy zgliczowani na 100%. I tutaj co robimy, to nie jest żadne tam ściąganie, zakładanie butli, żadnych myków z tą butlą, tylko zwykły pojazd z ulicy. Aha, i swobodny tryb celowania, bo będziemy musieli na czarnym ekranie w pewnym momencie dołączyć do kogoś z innym trybem celowania. Bierzemy zwykły pojazd ulicy, stawiamy sobie tu blisko naszej mobilki, wzywamy ten pojazd mobilnego, ten Sanchez, i będziemy na ten samochód najeżdżać przodem, na maskę mu normalnie wjeżdżać i klikać strzałkę w prawo, żeby wjechać do mobilki. Ten samochód powinien nam zniknąć, wtedy my klikamy jeszcze raz strzałkę w prawo, żeby wjechać. Czyli tak, podjeżdżamy tak, żeby była opcja D-padu w prawo. No musimy wjechać, najlepiej mu wjechać na maskę. Ale tak, podnosimy przednie koło, nawet najedziemy na niego, możemy klikać w prawo, nawet pospamować, kto jak chce. No nie na ziemi, no musimy te przednie koło zadrzeć mu na tą machę. Klikam w prawo. Klikam jeszcze raz, wjeżdżam do mobilki. Tutaj teraz nie sprawdzałem, nie wiem. Tu mogę wcisnąć guzik opcji, włącza mi się ta pauza. Także nie wiem, czy jestem zgliczowany, czy nie. Ale wychodzę na zewnątrz, wyjeżdżam, robię to jeszcze raz. Tak, żeby mi ta pauza się nie włączyła. Nie wiem, nie sprawdzałem, czy jest ona potrzebna, czy nie. Ale dla pewności robię to jeszcze raz, tak żeby ta... Tak jak się robi tego godmoda, który jest. Jak nie można wcisnąć pauzy, to się udało. Jak można, no to się nie udało. Czyli tutaj to samo. No, auto z ulicy podstawiamy pod mobilkę. Najeżdżamy tym Sanchezem, dlatego mówiłem, że musi być to Sanchez. No może jest inny motor, no w Fazie będzie ciężko wam wjechać, no ale... I to samo, najeżdżam mu na maskę. Będzie opcja D-padu w prawo, to klikam. On zniknie, to klikam w prawo jeszcze raz. Pyk, zniknął, klikam drugi raz. Teraz nie mogę wcisnąć tej opcji, option z pauzy. Trzech kresek na Xboxie. No i tak jak mówiłem, znajomy potrzebuje garaż. I my teraz wsiadamy do auta znajomego i wjeżdżamy razem z nim do garażu. Nie na parking, tylko do garażu. Znajomy wjedzie na ten swój garaż, a my będziemy mieli nieskończony czarny ekran. To wtedy dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy będziemy potwierdzać, drugi anulować. Czyli znajomy klika, żeby wjechać na parking. On normalnie wjedzie, będzie sam w tym swoim parkingu. My mamy nieskończony czarny ekran, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy. Zrespi nas na tym skrzyżowaniu, gdzie te całe kopiowanie aut od znajomych się odbywa już od długo, długo. No i teraz, żeby sprawdzić, czy na 100% jesteśmy zgliczowani, wzywamy sobie RC Bandito. Wysiadamy z niego. Nasza postać będzie chwilkę niewidzialna, czyli wszystko działa na 100%. No i teraz tylko odsyłamy tamte mobilne spod kasyna. Wzywamy je tutaj i już kopiujemy auta metodą postaci z fabuły, tak jak to się odbywa. Wsiadamy do znajomego, znaczy znajomy wsiada do nas, klika pauzę, my podjeżdżamy, dajemy strzałkę w prawo, cofamy, klikamy wejdź sam, wybieramy postać z fabuły, anulujemy,
wsiadamy do auta od ziomka, auto jest nasze. Pozdrawiam, Elo. You have disgusting BO, and there's footage on the internet of you blowing a horse. Thinking about Fine. Accessorizing You're my more. Second favorite what sister else? Anyway. Goodbye. You bumped into me on purpose.